które się rozbierają, robią sobie takie seksowne i wrzucają to na jakieś portale. Tam faceci piszą coś tam dziewczyny, obejrzę tam coś schudni tam o 100 kilo, może pogadamy. I były wywiady z tymi dziewczynami, nie? Ja tak mówię, o co kurwa chodzi? On mówi, czekaj, przewija mi tam jedna reklama, druga, trzecia, piąta, więc my tu zaraz pokurwi. No i co się okazało, że nasza kantynowa tam występowała jako jedna z tych bab, która nam śniadania robi. Tak więc Agnieszka właśnie, i były jej zdjęcia te takie, które powrzucała na neta, powiem ci, hot, 110 kilo dziewczyna ma równo. I w jakichś takich obcisłych, czarnych tam, jakichś takich, wiesz, wdziankach. I tam się wypowiadała właśnie, że piszą do niej faceci, mówią, że chcieliby w niej utonąć, że jest taka seksowna. I że to jest wpyte. No, tak dość uneasy feeling to było, przyznam. Tak więc Agnieszka, już nigdy po prostu śniadania nie będą tak samo smakować. Tak, słychać je. Innych tych zawodniczek nie oglądałem, ale ten wywiad z Agnieszką był taki dość... Ona mi zawsze dobrze śniadania liczy, bo mi liczy tam na przykład pomidory gratis albo coś. Więc tam zawsze się z nią kolegowałem. Sobie widać też liczy gratis, dlatego jest grupa. No, ale nie, no jakoś tak strasznie pewnie nie widać, ale faktycznie, no kawał dziewczyny jest. Nigdy bym nie powiedział, że aż 110, nie dowiedziałem się, że 110, bo w rozmowach w toku podali takie dane. Oj, coś tam cię jakieś chuligany złapały. Jak to się wiesz, tam wołaj z tyłu pomarzartów. Jakiś stalker tam napastował jeden, przedostał się. Oj! Dwa! Jeden jakoś tak uciekł, zauważyłeś? Odwrócił się i pobiegł do tyłu. Big sodding gun. Albo nie ma do tego A12 jakiejś amunicji, co leci dalej niż te 5 metrów. Robiliby jakieś saboty podkalibrowe, jakieś zajebiste pociski. Fleszety jakieś na przykład. Fleszec, o. Strzelasz chmurę 40 takich strzałek zajebistych. Skalek syrena. Flash pound. Ależ go zabiłem z tego kolta. Syrenę? Jest we mnie ten szarp, jednak widzę.
sec, I'm reloading. New mag. 110. Na razie idzie jak spyty strzelił, powiem wam. Wbijam Marka w takim razie. Nie wystrzelam sobie w tym razem. Jak ci sach kupić miałby taniej? No. W tym etapie gry już chyba idziemy tu sępić. Masz dobry build, masz flare, revolver jako komando. No, to jest to. Ja sprzedałem. Szko. Ja na za długim dystansie się bronimy, jednak ta flara trochę musi lecieć. Albo musi być taki równy korytarz jak na Bedlam na przykład. Albo po prostu bliżej wejście. On ma jakiś taki splash trochę ten flarek. Jak ta flara wybucha, to potrafi zapalić dwóch czy trzech. To jest dobre na crawlery, bo nie musisz go idealnie trafić. Słychać, co najmniej dwa. Jest jeden? Nie, to nie on. Syrena i flashbang. A jeden się szybko skończył. To drugi z tyłu idzie. Aż nie. Oh. Przestał iść. Oj. Jakimś cudem nie kupiłem sobie do MKB amunicji. Strzelaj, Andrzeju. Bo tu ten szmaciarz. Aha, masz coś. A, masz pewnie tego. Fala, nie? Ja miałem strzał z tego, z Marka, zapomniałem. Zobaczcie, mnie coś idzie, bo mogę akurat patrzeć. Idzie do dużo gówna i chyba nie będę się z nimi właśnie. Cleanera trzeba uruchomić. Aj, husk z tyłu. Chcę zobaczyć, czy tam nie ma nic środkiem. A, się coś zablokowałem na jakimś kamyczku. Chcę taktycznie wycofywać. Znalazłeś amunicję? Nie. Dobra. No. Uwaga, chuje. No, na szczęście się postanowił zawrócić. Jeszcze raz się postanowił zawrócić. To jest jego lucky day. O! Klocik mnie tu oszukał. Nie trafiłem. Dawaj hit, Andrzeju. Chcesz pan, to nie mówi się o, nic, kurwa. Widzą. Ej, a zróbcie w ogóle. Cała pasa skrusa. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Bronie mi się na chwilę przestały zmieniać, ale już jest, widzę, okej. Okay. Przestał mi strzelać Marek, po prostu myślałem, że nie mam amunicji, ale po prostu nie strzelał, po naciśnięciu w pustu. Jakieś tripwire ulepszenie było na chwilę. Chwilę. Co, idę w demo, tak?
Twoja klasa of choice w końcu. Uważajcie. No, leczcie. Jak napierdalam. Thank you. Husk bardzo pechowo nas tutaj trafił mu. Jego ze złotą grzywą. Dobra, ja pójdę w supporta w takim razie. Zostanę supportem w takim razie. Nie wiem, coś z tym patem mi się wydaje, że jakoś niespecjalnie jest taki duży wybór, kim można grać na tego pata. Kusza? Tak. Proszę, na ocko wróciłem. Jak sasz tego, Colta. Na Aperture graliśmy. Kupił mi się te? Co za chujnia. Nie podniosę z tych rzeczy, co cały wyrzucił, ale mogę rzucić kasy trochę. Gdzie wrócił, to jeszcze więcej kasy. Dzięki. Pozdro. Powinno zajebiście bronić. Dwa wyjścia i oba tak za zakrętem w zasadzie. Nas pojedzie, to nie będzie wymówki. Chyba prawie mi się udało kupić pipa. Nie. Dawaj, u mnie. Stać. U mnie. Prze. Nie stój tam. Kontakt widzę. Gdzie idzie? No, nie, nikt tam nie stał, Maga minigun. Oj, chyba wyjebał ploty, pipe, nie? Tak. Jedną tylko. Tak, ty jesteś do leczenia? Tak, nie zauważyłem cię. Trzeba więcej, widzę. Widzę, że mamy takie same buildy. Tak. Buildy Saha to są. Idzie. Wejdź na pipe, chujku. Jest. Pięknie. Don't let them do this. Chuja. No i zajebiście. No.